Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj gramy nowy tryb Fortnite i nie mam pojęcia, na czym to polega dosłownie. I dobra, polecę nalepki lasek. Ale nie mam pojęcia, na czym to polega, ponieważ gram pierwszy raz ten tryb. Jestem sam, gram solo na składy, także jest jeszcze śmieszniej. A po drugie jest informacja w sumie na ten odcinek, na dzień dzisiejszy. Jest taka informacja, że możliwe, a nawet jest to prawdopodobne, że na Loot Lake'u będzie wulkan, znaczy nie wulkan, tylko lawa. Będzie lawa zamiast wody chyba. Tak, tak, oglądałem mnóstwo filmów, przeglądałem i wychodzi na to, że tak na 80% będzie lawa i wulkan zamiast Loot Lake'a. Mi się wydaje, że to jest dobra decyzja przez Fortnite z tego powodu, że po prostu no na Loot Lake nikt nie leciał, nikt totalnie. I w sumie, jak teraz to dadzą, to może więcej będzie osób lecieć, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ty słyszę gościa. Dobra, jedyna rzecz. Także mordy, oczywiście zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale, jeżeli ten... Kurde, bo ja już tyle gadam. Jestem mordy, mam mega wdzięczny za to, że dobijecie tyle lajków pod każdym teraz filmikiem, że was jest tyle na każdym filmie. Naprawdę jest mi mega miło, że dobijacie pod każdym filmem 1000 lajków. Naprawdę jest to dla mnie coś niesamowitego. What the fuck? Jak tu strefa już tak szybko przyszła? No nie wiem, dobra, nieważne. Dlatego mordy, zostawcie łapeczkę do góry i suba na tym kanale, bo lecimy po 20 tysięcy subów. O kurde. Zginie. Elo mordeczko! Idealnie wykombinowane. O kurno. Man, mordy, ale zapomniałem się was zapytać w ogóle, co myślicie, co sądzicie o tym, że zamiast właśnie Loot Lake'a będzie wulkan lub lawa. Dajcie znać, co o tym myślicie. Wydaje mi się, że to jest mega dobry pomysł. To jest moje zdanie, napiszcie, co sądzicie. Ja oczywiście przypnę wam serduszko. No i jesteśmy ugadani, co nie? Widzowie. Dobra. Lecimy na tych typów, bo nie ma co czekać, zaraz strefa leci, nie? Dobra, leży. Ale dostałem mordy w papę, nie? Dlatego trzeba się szybko leczyć, lecimy do strefy. Gdzie jest strefka? Bliziutko, dobra. Ale nie wiem, nie mam pojęcia, na czym to polega. To 4 fragi już mam, dobrze jest. A ja gram solo na składy, to jest najśmieszniejsze, widzowie. Moim zdaniem jest bardzo dobrze. Najpierw mała, potem duża. Mamy minutkę, no. Pierwszy raz gram w ten tryb, także spokojnie, nie wiem, o co w tym chodzi. Widzę jakieś lamy, sejfy i samochodziki i nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić i co w związku z tym. No ale dobra, no, no co. No bawić się bawić, nie? Jak się bawić, to się bawić. Lecimy. Zarąbiste itemki na sam start. Nie wiem, czy tutaj mam zabijać, czy co ja. No idę do sejfu w ogóle, chyba w sejf się chroni. Nie, nie wiem, mordy mi... Nie, nie pytajcie, to ja widzę gościa. Dobra. Jezu, jak mu się nudzi. Okej, okay, a to jakiś bot był. A tu się łatwo fragi robi, widzowie, w ogóle, nie? Także pozdro 600. Nie wiem, co ja mam robić. Lama ucieka, co jest? Lecimy po lamę, mordę, o to w tym chodzi. Trzeba zbierać jakieś gówno. Fajne to jest. Wow, ale idealny strzał. Będę miał lamę, będę miał lamę, będę miał lamę. Mam lamę, chyba. Mam lamę, drodzy widzowie. Nie wiem, co ona mi... Ty, musiałem coś wyrzucić, lol. A nie, nic nie miałem wyku. Mamy lamę. Oh yeah, man. Nie wiem, o co chodzi z tą lamą, ale mamy lamę. O co chodzi z tą lamą, mordy?
Bo ja nie wiem. Dobra, ale mam fajny plecaczek, mam. Nie wiem, o co chodzi. Fajnie, że ja gram solo na składy i se radzę non stop. O ty śmieci, nienawidzę cię. Jesteś najgorszym gnojem na tej planecie. Dobra. Ja nie mam budulcu, stary. Ej, stary. Nie mam budulcu, ani nie mam niczego już, nie? Także pozdro, mordeczko. Ajajaj. Ty! Kto to? Ty, co tu się dzieje? On, ja go... Widzę cię. Dobra. Okej, mamy go. Dobra, nie mogę wywalić lamy, nie? Lamy nie można. Proszę, powiedz, że miałeś fajne te naboje, bo ja mam lipne troszkę. Ty, bo ja mam lamę i ja nie wiem, co ja mam dalej zrobić z tym, nie? Co w związku z tym, że mam lamę? On też miał penalty. Powiedz, że ty miałeś naboje dużo do penalty. Ty, gdzie ty masz naboje do penalty, mordo? Lol. To są potki tylko. Dawać mi moje naboje do penalty, halo. Nie ma naboi w ogóle, mordy. Ja pierniczę, ale jest 8 fragów, dobra gierka. Pierwsza gierka tutaj. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle, na czym to polega. Nie wiem, na czym, mordo, to polega. O, naboje. Pyk. O, naboje, a nie, no zużyte. Czym ja mam strzelać? Dobra, ja na razie przełożę, tak? Ale ja z tym wolno biegam, ja nie wiem, gdzie mam iść. Ty, ja mam lamę, ale co mi to daje, że ja mam lamę na karku? Powiedzcie mi, co mi to da? Naboje, dawać mi naboje. Ja mam full w ogóle tego. Ty, a bo to mnie leczy chyba. Teraz ja w ogóle nie patrzyłem na to, nie, ale to chyba leczy. Dobra, mam już jakieś naboje, ale 18 to jest zbyt mało. To jest praktycznie nic. Ale w ogóle jak się ma lamę, to wszystko o wiele wolniej się robi, nie? Ty, ale ja gram na składy i mnie nikt nie umie zabić, nie? To jest śmieszne. Nie wiem, mnie nie pytajcie, drodzy widzowie, mnie nie pytajcie. No, ale co mi daje ten piękny... Czemu takiego plecaka nie dodadzą do normalnego Fortnite'a? Ja bym sobie kupił taki akurat. Jest przepiękny. O, więcej naboi, dobra, już jest 54. Dlatego mogę przygarnąć, oczywiście przygarnąć. Tu mamy kolejne... nie mamy naboi. O, kolejne naboje, dobrze, zbieramy, coraz więcej mamy, widzowie. Zbieramy, zbieramy, jedynie co to drewna nie ma. Ale o, Chuck Jack, ale nie, no nie mam za co to wziąć, dobra, walić to jednak. Chuck Jacka nie biorę. Dobra, tu już nic nie ma, dobra, mordy, uciekamy. Ej, co mi to daje, widzowie, że ja tu mam, co mi to da? Coś się świeci, ja nie mam pojęcia, bo ja nie czytałem w ogóle, na czym to polega, ja nie mam pojęcia, jak to działa. Ale dobra, mi to tam wisi, fajnie się gra. Ogólnie to zaraz wygram giereczkę, bo 15 osób zostało. Tylko, że na składę gram, to nie wiem, jak to później w ostatniej fazie wygląda. Ale co z tego? Tylko ja jestem jakiś obciążony, ja wolno i biegam, czy co to jest w ogóle? Co to? Przeciwnik zdobył klejnot. I co z tego, że zdobył klejnot? Ja nie wiem, o co w tym chodzi. Wytłumaczcie mi to. Przeciwnik dokonał ucieczki. Co to jest do cholery? Powiem mi to. Co z tego, że jakiś przeciwnik dokonał ucieczki? Jak ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Co mnie to interere? Co mnie to interere? Dobra, jestem w strefce, więcej drewna sobie nazbieram. Ale więcej się drewna dostaje niż normalnie, no. Bardzo dobrze. Ale i tak nie wiem, o co chodzi w tym. No patrz, jak ja wolno biegam. Jezu, jaki powolny, bo co, bo ma kawałek kryształu na plecach i już nie umie biegać szybko. Przybywa ostatnia furgonetka, masz ostatnią szansę na ucieczkę. Aha, bo ja... Ja muszę iść do tej furgonetki chyba. Oh my god. Why? Why? Ja muszę iść do furgonetki z tą kupą. Idziemy, mordeczko, jesteś tam! Jazda, kurno! Jazda! Ciśniemy.
Proszę, biegnij szybciej. Proszę, furgonetko, weź mnie, zabierz mnie stąd. Uratuj mi życie. Błagam. Drogi mój kumplu. O nie! Idzie ktoś. Fuck! Furgonetka? A to ja mam iść do furgonetki tam? No, muszę iść tam. Dobra. Let's go, tu furgonetka. Ja nie wiem, na czym to polega i czemu ja tak wolno buduję. Jest! Udało ci się uciec furgonetką. Wygraliśmy gierkę. Wygraliśmy gierkę. Świetna jest muzyka. Ta piernicze. Co to jest w ogóle? I o co w tej grze chodzi? Ja zagrałem pierwszą grę, jaką w życiu zagrałem w to i wygrałem. To jest Palion, to jest wygrana gierka. Dzięki za oglądanie, nowy tryb, wygrany. Trzymajta się, nie puszczajta się, łapka do góry, subskrypcja. Piszcie w komentarzu, co sądzicie o lawie, bądź nie wiem, lawa prawdopodobnie na Ludwiku. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, eluwa!